Cześć, jestem Sarge, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Forza Horizon 3 i spotykam się z wami tutaj podczas kupowania kolejnego samochodu, dlatego że chciałem sobie rozpocząć jakieś nowe zawody, nowy wyścig i najpierw postanowiłem zakupić jakieś nowe auto, żeby nie jechać znowu tym samym co ostatnio. Ogólnie główny plan na ten odcinek jest taki, żeby pokazać wam pierwszy zaginiony wóz do odkrycia, bo już mamy to dostępne od jakiegoś czasu, ale myślę, że możemy sobie zacząć od wyścigu. I patrzcie, jakie auta mam tutaj akurat dostępne właśnie na ten wyścig. I to, co mnie najbardziej chyba cieszy, Dodge Viper z tych samochodów dostępnych za darmo. No bo widzę po ikonce, że te wszystkie darmowe samochody to są te wprowadzone już w dodatkach DLC, do których mam dostęp. Więc jak widzicie, jest tego sporo. Akurat te zawody są takie, że te auta się kwalifikują. No ale muszę zdecydować się na jeden wóz i nie mogę sobie po prostu odmówić. Muszę przejechać się Dodgem Viperem. Mam duży sentyment do tego samochodu. Tak jak zresztą do wielu innych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim występy tego pojazdu. Oczywiście z różnych roczników w innych grach, w które kiedyś się zagrywałem. Dobra, wybieramy w takim razie. Nie musimy tutaj nic płacić, a za taką furkę aż się prosi, żeby zapłacić. Ale skoro od nas nie żądają, no to tym lepiej dla nas. No i za chwilę się przejedziemy, zobaczymy jak się będzie tym jechało. Oczywiście Dodge Viper ma napęd na tył. Pamiętam jak kiedyś w serię Gran Turismo grałem i tam właśnie się jeździło Dodgem Viperem. No to utrzymanie Viperka na trasie, na jakichś trudniejszych wyścigach było nie lada wyzwaniem, przynajmniej na początku, dopóki się go nie opanowało. Tutaj oczywiście mamy do czynienia bardziej ze zręcznościową grą wyścigową, ale mimo wszystko będzie to też na pewno trudniej niż w przypadku innych aut. Sprawdźmy sobie jeszcze pozycje startowe. No oczywiście inne pojazdy dostosowane do mojego mniej więcej. W takim razie możemy rozpoczynać. Oczywiście jest to po raz kolejny trasa w mieście, dlatego że jeszcze z niego nie wyjechaliśmy. Póki co te wszystkie zawody, które teraz otrzymuję, nadal są tutaj w mieście lub jego okolicach, więc dopóki nie wyjedziemy w inne rejony, dopóki tam nie dostaniemy jakichś innych zawodów, no to na razie musimy pozostać przy tych tutaj. Ale też z tego co widzę, jest to ta sama trasa, którą w poprzednim odcinku również przejeżdżałem. Poznaję po tych zakrętach tutaj. Nie jest tutaj łatwo wygrać, kiedy się jedzie tymi szybszymi pojazdami. Wcześniej po prostu przejeżdżałem tą trasę, ale w ramach mistrzostw. Teraz mamy wyścig pokazowy, normalnie dostępny jako nowe wyzwanie, z którego możemy dostać kolejnych kibiców, dlatego to teraz przejeżdżam. Ale też muszę wam powiedzieć, zwróćcie uwagę, naprawdę nie jest łatwo już tutaj dogonić moich rywali. A to dlatego, że już mam na tyle wysoki poziom trudności. Tutaj spróbuję. Tutaj zawsze mogę troszeczkę nadrobić, już w poprzednim wyścigu się w tym rozeznałem. Może teraz? Zobaczcie jaka jest walka, już właśnie na tym wyższym poziomie trudności, który mam ustawiony. Nie jest łatwo, szczególnie kiedy jeździmy właśnie szybszymi pojazdami, bo kiedy są te wolniejsze, to jakby mi się wydaje, że jest większy margines błędu i tam nie sprawiało to takich problemów, ale tutaj już naprawdę muszę się skupić, żeby wygrać te wyścigi. W związku z tym tak troszeczkę się zastanawiam, czy jednak nie obniżyć tego poziomu trudności z czasem. Na razie jeszcze tego nie będę robił, póki co zostanę przy tym, ale trochę się nad tym zastanawiam, bo
jednak sami widzicie, kiedy właśnie muszę tak bardzo starać się o te wygrane, kiedy właśnie walczę, można powiedzieć, ramię w ramię z moimi rywalami, to nie mogę też się zbyt mocno skupić na tym, co mówię, a na tym też mi zależy, żeby móc wam przede wszystkim różne rzeczy poopowiadać. No ale póki co udało się na szczęście to dojechać na pierwszym miejscu, ale trzeba przyznać, że naprawdę nie było łatwo. No naprawdę, nie było tutaj łatwo, żeby to wygrać. Musiałem do ostatniej prostej tak naprawdę walczyć, do ostatniego zakrętu, ale się udało, to najważniejsze. No i proszę, byliśmy na kolejny poziom. W ogóle mam kilka punktów umiejętności do rozdysponowania, więc też to będę musiał za chwileczkę zrobić. Ale najpierw proszę bardzo. Looks like it pays to be lucky as well as fast. Nice spin, boss. 200 tysięcy kredytów, bardzo ładnie. Za to można sobie naprawdę już niezłą furkę kupić. Albo też dozbierać na jeszcze lepszą. No już bardzo blisko jestem tego kolejnego limitu kibiców, który pozwoli mi na rozbudowę festiwalu, może na coś innego? Zobaczymy. No i teraz tak, w ogóle rozejrzyjmy się, jak to wygląda w środku tutaj, całkiem ciekawie, trzeba przyznać. I teraz może trochę z takim widokiem sobie tu pojeżdżę, ale teraz bym chciał udać się, tutaj w ogóle mogę też po Drivatara się przejechać, ale bym chciał jednak udać się tutaj po ten zaginiony wóz, więc sobie tutaj dojedziemy. Będzie spora droga, przy okazji będziemy mogli sobie poodwiedzać te rejony mapy. Tam jeszcze dalej widziałem jakąś tablicę, ale to może już innym razem. Nie musimy teraz tego sobie odkrywać. 10 km drogi przed nami. Naprawdę spory kawałek, no ale przy okazji będziemy mieli możliwość się przejechać, czemu nie? Wow, ależ mi wyjechał skubany. Tutaj się jedzie lewym pasem, stary. Też trzeba o tym pamiętać, bo w Australii się jedzie oczywiście lewym pasem. Wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jechać prawym. Swoją drogą zawsze mnie zastanawiało, jakby mi się jechało w jakimś kraju samochodem, gdzie trzeba właśnie jechać lewym pasem, gdzie w ogóle te przepisy automatycznie są też inne. Ciekaw jestem, jak szybko bym się przyzwyczaił do takiego nowego systemu. Ile to ludziom w ogóle zajmuje, żeby się przestawić, albo chociażby na odwrót. Na przykład Anglicy, którzy przyjeżdżają nagle w te części Europy, gdzie się jedzie po prawej stronie. Ciekawe, jak oni sobie na przykład radzą. O właśnie, tutaj mi gra przypomina o punktach umiejętności. Mam już 4. Ja już sobie wcześniej sprawdziłem, że tutaj bym chciał dalej rozwijać te zdolności. Mamy tutaj coś takiego. Zdobędziesz 20% wyniku umiejętności więcej za umiejętność wyprzedzania. I sobie możemy właśnie to odblokować. To 2 punkty kosztuje. No i dalej mi się tutaj odblokowało. To za 3 punkty. A to za 2. Ale akurat to by mnie bardziej interesowało, więc może poczekam. Jeszcze jeden punkcik muszę zdobyć, żeby to sobie odblokować. Faktycznie poczekajmy. Dopiero wtedy sobie to odblokujemy, a na razie jedźmy dalej. Przełączę się może za chwileczkę na widok jednak zza auta, żeby móc też tą okolicę lepiej poobserwować, bo wiadomo, widok z kokpitu ma swoje plusy, ma swój urok, ale jednak nie pozwala aż tak fajnie się rozejrzeć dookoła. Więc może się jednak przełączmy. Tędy jeszcze nie jeździłem, z tego co kojarzę, więc to jest też dla mnie nowość. Tutaj po lewej stronie mamy coś też do odblokowania, jak widać na mapie, ale na razie to omijamy. Tym się zajmiemy dopiero w przyszłości. Też chciałbym właśnie poeksplorować przy okazji tą mapkę razem z wami, żeby i to was też nie omijało. Bo nie ma co ukrywać, mapa jest duża. Według zapewnień twórców miała być 2 razy większa od tej Forza Horizon 2. Ciężko oczywiście to... Ojejku, się zagapiłem.
Ciężko oczywiście to ocenić tak naprawdę, tym bardziej, że nawet jeszcze połowy tej mapy nie zwiedziłem. Więc póki co można tylko wierzyć twórcom na słowo. Też nie wiadomo, w jakiej skali jest ta mapka tutaj w grze dostępna. Wjeżdżamy tutaj, już na teren, gdzie mamy znaleźć zaginione auto. I oczywiście twórcy nam tego nie ułatwiają, kurde. Tutaj nic kompletnie nie widać. To był zawsze mały problem, żeby to zdobyć, żeby to odnaleźć, ale to był też cały urok właśnie w tym. Raczej szukam jakiegoś garażu, w którym takie auto mogłoby być ukryte. Bo tak naprawdę wszędzie na tym obszarze może się to zaginione auto znajdować. Jak je znajdziemy, to ono oczywiście będzie w słabym stanie, ale... O, czyżby to tutaj? To auto będzie w słabym stanie, ale oczywiście... Zostanie ono naprawione po jakimś czasie i będziemy mogli się nim przejechać. Ale możliwe, że to będzie tu. A nie, to jest tylko zwykły domek. Chyba nie jest to, prawda? No właśnie. Szkoda, bo już liczyłem, że dojechałem jednak na miejsce. A czekajcie, bo przecież kurde, zapomniałbym o tym, ale przecież mamy w tej części tryb drona. No właśnie. To jest myśl, żeby się przelecieć dronem. I to chyba tam jest. To zdecydowanie chyba musi być to, chociaż... Nie wiem, zobaczymy. Kurde, jednak nie. No proszę, czyli jeszcze będziemy musieli poszukać. No obszar jest naprawdę spory, więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby to odnaleźć. Wcześniej właśnie w poprzednich częściach Forcy musieliśmy tutaj jeździć autem. Teraz jest to troszkę, powiedzmy, że ułatwione. No ale też tak nie do końca, no bo mimo wszystko trzeba spory kawałek przelecieć tym dronem. Nie tyle to jest ułatwione, co może usprawnione moim zdaniem, bo jednak przyjemniej się będzie to eksplorować właśnie dronem, który jest w stanie mimo wszystko szybciej przelecieć, niż gdybym miał się rozglądać i jeździć sobie autem. Pamiętam, że jak szukałem właśnie tych zaginionych aut w poprzedniej części chociażby, to momentami naprawdę dużo czasu mi to zajęło. Wyschnięty zbiornik wodny odblokowany. Ale nie tego w tym momencie akurat szukam, kurczę. Tutaj na obrzeżach raczej tego nie będzie, tak? Ale mimo wszystko wolę sprawdzać. Pewnie gdzieś tutaj, kurde, to może być, podejrzewam. I patrzcie, mimo że mam tego drona, to i tak jest duży problem, żeby to odnaleźć. O kurde. Jeszcze w sumie może tutaj nie patrzyłem tak dokładnie. Oczywiście dronem nie można też wlecieć na zbyt dużą wysokość, żeby to nie było też za łatwo. To jest maksymalna wysokość, jaką mogę tym dronem osiągnąć. Nie wiem, ja muszę tego poszukać chyba i za chwilę się z wami spotkam, jak już to odnajdę może. No nareszcie znalazłem, kurczę, trochę to czasu zajęło, ale udało się. Było dość nieźle ukryte, bo tutaj oczywiście za tymi polami. No ale akurat tą miejscówkę musiałem jakoś omijać, kurczę, szkoda. Ale teraz jak już sobie oznaczyłem dronem, to mam od razu oznaczone to też na mapie. Więc pokażę wam, gdzie to konkretnie było. Tutaj, w tej części. No i jeśli chodzi o tę tablicę z punktami doświadczenia, to trzeba wjechać na dach tego budynku, więc trzeba by było wyskoczyć tutaj z góry. Już teraz może nie będę próbował tego robić, tylko po prostu pojadę po ten zapomniany wóz. I patrzcie, mam do celu prawie 2 km, co tylko pokazuje, jak duży jest to obszar. Znaczy oczywiście 2 km, ale jeśli bym jechał główną drogą, jak tak sobie jadę w poprzek, to jest dużo krócej mimo wszystko. Ale naprawdę obszar jest spory. Nie było to łatwo wcale tak odnaleźć.
ready? I'm ready. We're ready. Oh, it's beautiful. Well, I mean, you know, it's a bit covered in mud and slime and whatever that thing is, but, oh, boss, that is a Ferrari Dino under there. A więc Ferrari Dino, super. Let me get it back to the shop and cleaned up. Then you'll see what I'm talking about. No właśnie, będzie teraz odnawiany ten samochód, no i z czasem mamy po prostu się wrócić i go odebrać, więc idealna rzecz. Tutaj mamy tą nieodkrytą pokazówkę, którą w międzyczasie omijałem, ale się zastanawiam, czy sobie może nie podjechać tutaj pod Rajvatara kolejnego, żeby też zarabiał pieniądze. Więc trochę dzisiaj więcej eksploracji sobie urządzimy. Spróbuję pojechać tutaj na przełaj. To nie jest oczywiście dobry pomysł, oj, to nie jest dobry pomysł, że ja jadę Dodge'em Viperem po takich terenach. Powinienem zdecydowanie sobie wybrać jakiegoś SUV-a, jakieś autko terenowe. No ale już, skoro nie jesteśmy blisko garażu, to po prostu przejedźmy się tutaj. Plus jest taki, że Dodge Viper jest bardzo szybki i będziemy w stanie tam szybko dojechać, ale z drugiej strony, czy się to tak łatwo uda? Zobaczymy. Kurde, to jest niesamowite, że tutaj można przez tą wodę sobie w każdym momencie przejeżdżać i to nie jest żaden problem, żadna przeszkoda dla naszego auta tak naprawdę. Tutaj tory. A właśnie, też czekam, kurczę, na jakiś wyścig z pociągiem. Mam nadzieję, że coś takiego tutaj będzie. Teraz tutaj muszę ostrożnie, bo no widzicie, to już są takie drzewa, przez które się tak łatwo nie przebijemy. Więc też oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie od razu przejechać sobie tak na skróty, jakbyśmy chcieli. Ale strasznie ciężko się tutaj jedzie tym Dodge'em, kiedy mamy tyle wybojów. Ale tak czy siak jesteśmy już bliżej niż dalej. Jak będę miał właśnie kolejnego Drivatara, to już będzie chyba trzeci, który będzie w moim zespole. To też automatycznie będę więcej kredytów zdobywał codziennie, kiedy te Drivatary będą dla mnie jeździć w światach innych graczy. Więc to jest przydatne i warto to sobie jak najszybciej zrobić, jak najszybciej zatrudnić takie Drivatary. A przy okazji możemy sobie zwiedzić właśnie okolice, na których jeszcze nas nie było. I proszę, przed nami pociąg! Akurat przed nami pociąg, chyba sporo szczęścia. Znaczy, możemy to zobaczyć. No i dobra, mamy znaleźć kierowcę, tylko teraz gdzie on będzie jeździł? Tutaj najlepiej sobie szukać po drogach głównych. Akurat tutaj na mapie widzę, że po tej stronie mamy dwóch, ale to raczej zwykli kierowcy, nie ten, którego ja szukam. I też, kurde, obszar naprawdę spory. I teraz, żeby to odnaleźć, żeby odnaleźć tego kierowcę, to też nie będzie takie proste. Też mnie teoretycznie korci, żeby spróbować tutaj pojechać sobie, znaczy polecieć sobie dronem, ale z drugiej strony nie wiem, czy wtedy będę w stanie jeszcze dogonić taki samochód. Tutaj może tędy będzie coś jechało. Czasem to jest też tak, o proszę, czasem jest tak, że na mapie nie jest od razu widoczny ten samochód, tylko dopiero z bliska się pojawia i tak też było w tym momencie. Więc uwaga, wyzywamy kolejnego Drivatara i będziemy się za chwilę ścigać. Co jest? Czemu nie mogę? Tutaj. Dobra, zaczynamy. Dodge Challenger. No proszę. I okej, mamy drogę do celu. Tutaj akurat, kurde, widziałem jakiś punkt widokowy, no ale niestety. Nie mamy teraz czasu, żeby sobie to zaliczać. Aj. O kurde, nie mogę chyba cofnąć, co? Tu jest taki problem, chyba że jednak... Nie, bardziej się nie da. No to nieźle. Nie wiem, czy ja teraz będę w stanie dogonić tego Challengera. Mam nadzieję, że tak. Jedź, 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 szybciej. Nieoczekiwane komplikacje. Ale oby się udało. Spróbujemy trochę na skróty. Oczywiście zaryzykujemy w ten sposób. Ale co mi tam? Dobra, udało się go wyprzedzić. Ale może już teraz trzymajmy się drogi. Bo zdecydowanie droga jest przeznaczona bardziej dla mojego Dodge'a, kurde. Mówię jedno, robię co innego, co? Oj, chyba nie zdążę, będzie problem. Chyba, że teraz jeszcze go wyprzedzę.
Dawaj, 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 dawaj! Jest, uda się! Wow, udało się, całe szczęście. Ale było blisko, żeby jednak przegrać. Mamy nagrody oczywiście, ale najważniejsze jest to, że mamy kolejnego drivatara w zespole. Więc już tylko jeden mi został do zatrudnienia. Driver number 3 signed. This team is looking good. No to teraz tylko czekam na informacje o kolejnym drivatarze i wtedy sobie... Hey Big Boss, a lot of people are talking about this driver. I think they'd be perfect for your lineup. No proszę, nie musiałem nawet długo czekać, od razu dostałem info o kolejnym drivatarze. Aż sobie zerknę, gdzie on teraz będzie. No następny jest tutaj, akurat kurde w miejscu, gdzie był ten zaginiony wóz. No to jest kurcze chamstwo, że akurat tutaj mi to dali. W ogóle sobie trafiłem na jakąś budowę, kolejna lokacja, której jeszcze nie zwiedzałem. Więc myślę, że ja w tym momencie sobie odcinek zakończę, a być może następny sobie rozpoczniemy właśnie od miejsca, gdzie będę szukał. Another rumor about an abandoned classic. Isn't it brilliant? I swear I'd quit my job and go looking for these things full time if I didn't already have the best job in the world. No proszę, kolejny zapomniany wóz, zapomniany klasyk. Super! Więc mamy dwie rzeczy, które bym chciał też zrobić, a w międzyczasie są jeszcze przecież wyścigi. Jak zwykle jest tutaj co robić. Fajna jest ta lokacja tutaj z tą budową. Takich miejscówek jest tutaj więcej zdecydowanie. W ogóle sobie odkryjmy to, co to znajduje się po tej stronie. Chociaż nie wiem, czy to nie jest akurat na górze. A, lista życzeń. No proszę. Czyli jeszcze jedna rzecz. To może zostawimy to w takim razie na następny odcinek, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. Jeśli ten Wam się podobał i chcecie więcej, to nie zapomnijcie o zostawianiu kciuków w górze i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!